Cześć, witajcie, z tej strony Matis, witam was w kolejnym odcinku z Farminga. Jak widać, przybyło nam trochę pieniędzy. To dlatego, że ten utopiony ciągnik w poprzednim odcinku wraz z tym, z siewnikiem, sprzedałem tam, ktoś chciał kupić na złom, więc sprzedałem go za 20 tysięcy. Jak widać, mamy już 27 tysięcy. Właśnie za te pieniądze chcę kupić właśnie jakiś ciągnik drugi. I tak myślałem, jaki tu sobie ciągnik kupić za te 20 tysięcy. I wymyśliłem, że kupię takiego tego MTZ-a. Widać, ma 81 koni, spokojnie wystarczy. No więc go kupujemy. Okej. I tak się on prezentuje. Widać od rosyjskiego dealera. Fajne ma dźwięki. Czekajcie, tu jeszcze ma jakieś części, otwieramy. Czekajcie. Zrobimy sobie tak i teraz tak. Tak, tu się otwiera tą szybę. Tu się otwiera lewe drzwi, prawe drzwi. Tylne światła. Right engine, left engine, steep. 8-9, a co tu chodzi? No co tutaj z przodu się dzieje? Ciska mi się nie sądzi, nie wiem co chodzi. A 7 engine panels? A czekajcie, tutaj 8 to 100. Powiem wam, nie wiem co zgramy. Wskazy, no. Dobra, no to tak, to on tak się będzie, tak się prezentuje. No więc dobra, zamykam drzwi. I teraz tak. Najpierw sobie pojedziemy naszym Masejem, jak widać już z siewnikiem. Poczekajcie, teraz siewnik wypożyczony właśnie, więc kupimy sobie siewnik. Najpierw sobie kupić, wiadomo. Zwrócimy tego i kupimy swój sprzęt. Tak, więc naszym sprzęt, tutaj są siewniki i naszym my kupimy sobie ten, nie, jakiś tych, któryś z tych poznaków, ten widzę, taki będzie pasował pod kolor do naszego MTZ-a. A, okej, okay. Widać, tak on się prezentuje. Nawet otwieram nakrywa. Bardzo fajnie. Tak, może pojedziemy naszym Masejem na farmę. Jedziemy go na farmę.
A MTZ-em sobie dzisiaj będziemy siać. Niestety, droga na farmę trochę zajmuje jednak. No ale... Te 2-3 minuty to tam nas nie zbawią, jak to mówią. no. Więc... Nie, bardzo ładne są tereny. Te łąki takie duże. Kiedyś, może będą nasze. Bo plany są takie, że uzbierać miliard złotych, znaczy tutaj akurat będzie euro, i mieć wszystkie pola, wszystkie nowe maszyny, wszystko co da się kupić, nie? Więc seria będzie trwała i trwała, bo jak na razie nie wiem, czy to już jest odcinek 5, 6, a może i 4, nie wiem, który z tych. I na razie my siejemy tylko pole, nie? Więc nie wygląda to jakoś super. Znaczy, zapowiada się to na razie dobrze. Myślę, że po tych żniwach, co będą teraz, po tych żniwach właśnie pszenicy, myślę, że będzie dobrze. Dobra. Teraz do naszego MTZ-a skakujemy. Ale ładnie odpala, wam powiem. Bardzo ładnie odpala. Bardzo ładny dźwięk. Mamy. Poczekajcie, coś mi się tutaj... Nie ma wałka? Czy mi się tylko tak wydaje? Aha, czekajcie, puścimy go. Coś jest nie tak, wam powiem. Dobra, to później zobaczymy. No widać, no. Ja bym nie chciał. To może do tego, że coś. Zobaczymy go i zobaczymy jeszcze tutaj. Tutaj podłączę. Bardzo ciekawa to jest. To jest mało. Nie wiem, przywiozę, zobaczymy. Czy będzie się z nim dało siać, czy nie. Nie ma co zwlekać. Teraz idę drogą, żeby się wam nie znudziła tamta droga, bo cały czas tamto nią jeździmy. Tutaj po lewej stronie mamy tartak. Niestety trzeba sobie go kupić.
Tu jest akurat produkcja desek. Tam obok jest tarta i go akurat nie trzeba kupić, więc tyle dobrze. Mam sobie zrobić akcję las. Ale myślę, że akcję las zrobimy o wiele, wiele później. Nie teraz gdzieś. Czeka. Przejdzie. Most w prawo, chyba już wiecie, gdzie jesteśmy, nie? Zanim zaraz będziemy skręcać właśnie na naszą farmę. I to jest właśnie tutaj. Wiem, że mam jakiś taki szeroki siebie. Mamy worek. Czemu się to? A, bo została, a to jest stąd. A, dobra, tak. I no, jeszcze jeden worek weźmiemy. Koła. Co jest tym? Dobra. Widzę, że to jest mniejszy siebie. Tak, te drzwi tutaj. Jedziemy na pola. Najpierw pojedziemy na to pole, które już zacząłem właśnie obsiewać pszenicę. Gdzie w poprzednim odcinku utopiłem swój traktor, który poszedł na sprzedaż i został prawdopodobnie zezłomowany. Tutaj, żeby tam się znów nie utopić, trzeba. Będzie coś siać? Będzie siać. Gdzie głupi? Wejdźmy. Ten pomoc sobie ustawimy może tak na 8. Tu już później nie wpaść. Trochę nim trzęsie. Tak skakuje trochę i takie co. Nie jest. Nie wygląda jakoś.
chyba prędkość taka, nie wiem, jeszcze na godzinę. Czy to TZ-ie powinno wystarczyć, zobaczymy jak to wygląda. Tak, przy 8 na godzinę powinien, kryje wszystko. No to będziemy jeszcze musieli przejechać raz. Tutaj po prostu zasiedź. Kryje to? To kryje. Dobrze. Nie, jednak nie. No to nie wiem. Że tak przejadę. Też nie kryje. I to pole tak będzie właśnie trochę dziwnie, bo ten. Zobaczymy jak będzie to na polu numer 2 naszym. Też będą takie takie wyskoki, czy nie? Jest 17 minuta nagrania, więc to pole zasieję i pojedziemy na tą nową grubię. Nie mogę tak szybko jechać. Szybciej jadę, tym gorzej to wygląda. Chciałem tu pszenicę, bo dobrze stoi jej cena. No jak mówiłem, dobrze sypie. Środka. Myślę, jeden przejazd. Przejazdy te dwa zostały. No, myślę, że się w jednym zamknie. Ale poprawiłem, że to pasek poprawimy jeszcze go. Jedziemy już na pole numer 2. Czy jak tam to będzie wyglądać? Nie mówię, trochę dziurawe mam to pole. Czemu się to nie chce tutaj? Pojedziemy jeszcze do góry.
kryto pokryje, kto pokryje, będzie dobrze. Czekajcie, przecież widzę. Się boty tworzą, ale jednak dobra, podnosimy i idziemy na kolejne pole. No po prostu są nierówności, które na pole występują. Tutaj, tutaj właśnie po prawej będzie nasze pole. O, tutaj. Dobrze. Myślę, że zasiejemy sobie pół w tym odcinku, a resztę to zasieję poza odcinkiem, żeby już tak nie przynudzać. Nie przynudzać tak tym sianiem. Też są właśnie takie problemy. Różne tyje, ale to może być kwestia, że tak nam ciągnie po sobie. Coś tutaj, aha, wyłączyłem. O, teraz pojedzie. I odtanimy czarną za pole. W środku. No ale ruskie to dobre jest to. Wszystkie maszyny są do tego przystosowane. Takiej roboty. Właśnie wygląda ten MTZ. To jest 24 minuta nagrania. Więc za niedługo będziemy kończyć. Jeszcze tylko tutaj, nie wiem, jeden przejazd jeszcze, może dwa przejazdy i zakończymy odcinek. Raczej siewy i może siewy są nudne. Chciałbym wam właśnie jakieś lepsze rzeczy pokazać, ale co wam pokażę, jak na razie mam tylko dwa pola i ja mam mało pieniędzy, więc i farma wygląda jak wygląda, no. Nie mam jakichś nowych maszyn. Tylko teraz dwa poszło i byłoby więcej roboty, no i było mniej roboty, nie? To zrobić. Zapotrzebowanie na jęczmień, serio? Dobra, no ale nie mam maszyn. Nie
tamtą stronę. Zajrzałem do końca, więc dobra. No to tak, ja się będę z wami już powoli żegnał. Więc zostawcie suba, łapkę w górę jak chcecie. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego, cześć.